Na ulicach oraz ścieżkach pieszych często napotkać można ludzi, którzy w dynamiczny sposób przemierzają dystanse, poruszając się krokiem niczym Justyna Kowalczyk. Nordic walking, czyli forma rekreacji polegająca na marszach ze specjalnymi kijami, w Polsce przeżywa właśnie swój renesans. Na pierwszy rzut oka przypomina narciarstwo biegowe w połączeniu z chodem sportowym. Ta prozdrowotna forma spędzania czasu cieszy się w Świerklanach dużym zainteresowaniem. Opiekun tamtejszej grupy mówi, że ich miejscowość jest idealna do tego rodzaju dynamicznych spacerów. Mam nadzieję, że po zakończeniu tego naszego projektu, a myślę, że będziemy chodzić długo i intensywnie, nawet zimą, jeżeli się tylko da i będą chętni ku temu. No chcielibyśmy wytyczyć jakieś ścieżki, może nawet oznaczyć. To jest co prawda taka sfera marzeń i planów, ale po to są marzenia i plany, żeby je spełniać. Niezwykle ważne jest, że obok relaksu wyjątkowo skutecznie spalamy kalorie, w porównaniu z marszem nawet do 40% więcej. Przy czym obciążenie dla stawów i kręgosłupa jest o wiele mniejsze. Użycie kijków w trakcie godzinnego treningu oznacza w porównaniu na przykład z biegiem zmniejszenie obciążenia o kilkanaście ton przy jednoczesnym trenowaniu wytrzymałości, siły i gibkości. Instruktor świerklańskiej grupy ma już pomysł, gdzie będą razem z grupą maszerować, aby w jak największym stopniu połączyć relaks z treningiem. Chcemy szukać takich duktów leśnych i tak też te zajęcia są prowadzone. Chociaż dla samego marszu Nordic Walking nie ma znaczenia, jakie jest podłoże, stosuje się wtedy odpowiednie końcówki tylko. Mieszkańcy sprostali wyzwaniu i licznie stawiają się na treningi. Za sobą mają już spotkanie pokazowe oraz kilka w terenie. Tę formę rekreacji niezależnie od wieku może wykonywać każdy. Jednak i tu wbrew pozorom liczy się także technika. To jest ruch całego ciała, to nie tylko ręce właśnie. Tutaj dużo ludzi myśli, że te kijki są tylko po to, żeby się nimi podpierać, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się od kijków odbijać, dzięki temu szybciej chodzimy, bardziej efektywnie, zmuszamy swoje ciało do zaangażowania większych grup mięśniowych, dlatego ta odpowiednia technika jest tak ważna. Dzięki regularnym treningom osiągamy wspaniałą sprawność sercowo-naczyniową, redukujemy nadciśnienie, poziom cukru i cholesterolu we krwi. To także rewelacyjny sposób, by złagodzić lub usunąć sztywność wokół szyi i barków u ludzi, którzy siedzą godzinami przy komputerze, a także dla tych zestresowanych codziennymi problemami. Do Świerklan dołączyły także osoby z Jankowic. Jedna z uczestniczek mówi, że to idealna dla niej forma spędzania wolnego czasu. Podobało mi się, ogólna kondycja jest lepsza. Poprawa kondycji, nie mam zadyszki, jak chodzę po schodach, także wnuki mam, muszę nosić, także muszę się udzielać. Grupa ze Świerklan dzielnie przemierza tamtejsze tereny. Maszerują po zdrowie, bo dobrze wiedzą, co jest w życiu najważniejsze. W Gminnej Bibliotece Publicznej z siedzibą w Jankowicach od dłuższego już czasu gromadzone są współczesne wydania książek o szczególnych walorach artystycznych. Są to pozycje z różnych dziedzin, począwszy od religii, poprzez historię, geografię, sztukę, po książki dla najmłodszych. Właśnie trwa tam ich wystawa, aby mieszkańcy mogli przyjść i przyglądnąć się tym swoistym dziełom sztuki. Każdy może wybrać coś dla siebie, aby za jakiś czas móc je przeczytać w domowym zaciszu. Można je na miejscu oglądać i w tej chwili nie można ich oczywiście wypożyczać, ale jest taka możliwość, że kiedy wystawa już się zakończy, to wtedy jest możliwość wypożyczenia książek do domu. Dziś coraz mniej ludzi wypożycza książki. Każdy jest zapracowany, do tego dochodzą domowe oraz rodzinne obowiązki. Dla niektórych dobrą formą spędzania razem czasu może okazać się właśnie wspólne czytanie książek. Tym bardziej, że nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele zalet one posiadają. Po pierwsze, lektury dostarczają czytelnikowi wzorców postępowania. Z przeczytanych tekstów wyciągamy wnioski dotyczące zachowania się w różnych, czasem trudnych i skomplikowanych sytuacjach życiowych. Dyrektor Gminnej Biblioteki w Świerklanach wymienia tylko niektóre z dostępnych do wypożyczenia pozycji. Mamy tutaj piękne wydanie Biblii, książkę o Górnym Śląsku, kolędy, przepiękne ilustrowane książki dla dzieci, które naprawdę zachwycają swoimi ilustracjami. Mówi się, że osoby, które dużo czytają, są mądrzejsze. Akurat z tym stwierdzeniem nie można dyskutować, ponieważ jest to absolutna prawda. Wszystko za sprawą tego, że czytając poznajemy świat z każdej perspektywy, a więc posiadamy wiedzę z niemal każdej dziedziny życia. Często poznajemy nowe słowa oraz zwroty, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Dzięki temu potrafimy wypowiedzieć się na wiele tematów oraz w niemal każdej sytuacji. Nie tylko w gronie znajomych, ale także na oficjalnych wystąpieniach. Może to się nam przydać także w trakcie poszukiwania pracy, kiedy odbywamy wiele rozmów kwalifikacyjnych. Księgozbiór Gminnej Biblioteki jest spory. Wiele z dostępnych tam pozycji posiada magię oraz moc. Kiedyś ich tworzenie było rzemieślniczo-artystycznym dziełem, a nie tylko wydrukowanym na papierze tekstem. Mikołaj Koperniku. Książka wydana jest w twardej oprawie, ekologiczna skóra w podwójnej wersji językowej polsko-angielskiej. Wszystkie egzemplarze są numerowane, złocone brzegi kart, dołączona jest teczka z grafikami. Wystawa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jankowicach potrwa do końca listopada.
Warto przyjść i zapoznać się z dostępnymi tam tytułami, ponieważ czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała.